Biznes.com, odcinek 11. Kiedy lepsze bankructwo? W dzisiejszej audycji gościmy Arkadiusza Bąka, popularnego Arka od koparek, biznesmena, który zbudował od zera firmę Ivitrans, zbankrutował na budowie jednej z polskich dróg, aby wrócić do gry biznesowej już na międzynarodową skalę. Dzień dobry, Arku. Witam serdecznie, witam Ciebie, witam słuchaczy. Czy powinienem jeszcze uzupełnić przedstawienie Twojej osoby? Więc nazywam się Arkadiusz Bąk, tak jak już stwierdziłeś na Facebooku i w kręgach swoich znajomych, znany jestem jako Arek od koparek. Swoją większą przygodę z biznesem zacząłem w 2004 roku, dokładnie 1 maja, wtedy została otwarta firma Ivitrans. Początkowo 6 zbieraczy złomów, w ciągu kilku lat zbudowałem z tego przedsiębiorstwo zatrudniające 120 osób. Przetwarzaliśmy dziennie 4000, przyjmowaliśmy 4000 ton odpadów, produkowaliśmy z tego 2000 ton pełnowartościowego kruszywa do budowy dróg. W 2009 roku myślałem, że podpisałem kontrakt życia, jednak był to taki mój gwóźdź do biznesowej trumny, nazwijmy to. Chwila nieuwagi spowodowała, że po prostu firma upadła. Nie poddałem się, jednak kilka lat walczyłem, jednak w 2013 roku stwierdziłem, że nie ma sensu. Wyjechałem do UK z myślą o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, bo takowe procedury tutaj w Anglii można było ogłaszać jeszcze do niedawna. Znaczy można nadal, ale niestety dla osób, które mieszkają w Polsce w tej chwili jest to, stoi pod wielkim znakiem zapytania. Od 5 lat wprowadzałem plan naprawczy, którego częścią jest penetracja rynków azjatyckich. Stąd znaczną część roku spędzam w Tajlandii, drugą część roku spędzam w UK, pracując na ciężkim sprzęcie budowlanym i umożliwiając jakby taką pracę też osobom, które przyjeżdżają z Polski, a mają doświadczenie na sprzęcie. Prywatnie ojciec 3 dorosłych synów, dziadek 2 wnuków. Jestem pasjonatem odpadów, recyklingu, sportów ekstremalnych. No i to tak tyle o mnie. Czy możesz nam powiedzieć coś więcej o tym, w którym momencie lepiej przejść przez upadłość niż walczyć? Wiesz co, to jest ciężko powiedzieć, bo każdy przypadek jest inny. Natomiast uważam, zresztą tego uczę swoich słuchaczy na wykładach, czy osoby, z którymi prowadzę konsultacje, że jednak na bieżąco trzeba prowadzić twardą kalkulację biznesu i ten moment u każdego może być inny, tak? Bo elementów, które należy wziąć pod uwagę, jest bardzo dużo. Tu nie chodzi o samą działalność, chodzi też o posiadany majątek prywatny, ale to wiąże się też z tym, w jaki sposób na początku założyliśmy tą działalność. Także tych elementów jest bardzo dużo. Natomiast przychodzi taki moment, że trzeba podjąć taką, można powiedzieć, odważną decyzję, że jednak bardziej opłaca zrobić się upadłość. Tak? Ja uważam, że na dzień dzisiejszy w Polsce jest wielu, wielu, wielu przedsiębiorców, którzy zamiast biznesu mają taką kulę u nogi, która ciągnie ich w dół. Ciężko im tą kulę odciąć z racji tego, że źle zaprojektowali biznes na początku, bo najważniejsze jest to, żeby przy planowaniu biznesu, czyli przy otwieraniu tego biznesu, planować go z wizją końca. Wizja końca, wszyscy się odwracają, że to mnie nie dotyczy, ale ta wizja końca może być różna, bo to niekoniecznie musi być upadłość, to może być odsprzedaż biznesu, przekazanie komuś innemu. Ważny jest właśnie ten moment otwarcia biznesu. Jak on jest porządnie zaprojektowany, to nawet to bankructwo, jeżeli ono jest konieczne, tak, czyli nasze długi przewyższają majątek, to jest to moment, że po prostu nie warto. Co podpowiesz, jeżeli pomyślimy o drugiej stronie? Jak rozpoznać moment, w którym warto złożyć wniosek o upadłość kontrahenta? Wiesz co, to jest pojęcie dosyć ciekawe, bo
Kiedy należy złożyć wniosek o upadłość swojego partnera biznesowego, który, dajmy na to, nie płaci nam pieniądze? Powiem tak, taki wniosek złożony do sądu to jest, można powiedzieć, taki motywator dla naszego dłużnika, aby oddał nam pieniądze. Bo wiadomo, każdy tego bankructwa jakby się boi. My, składając taki wniosek, jesteśmy w stanie zmobilizować tego naszego dłużnika do zwrotu pieniędzy przede wszystkim. Bo często zdarza się, że w biznesie różnie bywa. Trafiamy na cwaniaków, którzy żyją w ten sposób, że po prostu naciągają swoich kontrahentów. Więc to jest taki, można powiedzieć, na niego bacik, żeby jednak zastanowił się, czy nie lepiej oddać nam pieniądze, zamiast boksować się w sądzie, bo wniosek złożony do sądu jednak tego naszego dłużnika obliguje do wyspowiadania się z tego, w jakiej kondycji jest jego firma przed sądem, a to nie jest ciekawa sprawa. Zresztą to też było powodem rozpoczęcia procedury upadłościowej w firmie Evitrans. To był wniosek złożony przez mojego wierzyciela, który gdzieś na wolnym rynku odkupił jakąś moją wierzytelność i gdzieś wysłał mi pismo, że jeżeli w ciągu danego okresu nie zwrócę pieniędzy, to złożę wniosek o upadłość firmy Evitrans z zakazem prowadzenia działalności na okres jakiś tam, już teraz nie pamiętam. Także w przypadku złożenia takiego wniosku na naszego dłużnika może go mocno zmotywować do tego, żeby jednak z nami załatwić sprawę polubownie i się rozliczyć. A podpowiesz jeszcze, w którym etapie z twojego doświadczenia ludzie popełniają najwięcej błędów, mając jakieś kłopoty finansowe? Największym błędem jest wciąganie siebie, czyli swojej firmy, i wciąganie swoich bliskich w tak zwaną spiralę długu. To jest taki, można powiedzieć, nagminny przypadek osób, z którymi prowadziłem konsultacje, które próbowałem wyciągnąć z tarapatów, że wciągają swoją rodzinę, najbliższych, właśnie w spiralę długu. To jest tak, że inwestują, nazwijmy to tak brzydko, w trupa, a powinni w tym momencie właśnie zrobić zupełnie co innego i zastanowić się albo nad restrukturyzacją firmy, albo nad właśnie upadłością czy bankructwem. Upadłość, bankructwo to nie jest nic strasznego. To jest tak naprawdę zdjęcie z siebie wielkiego, wielkiego ciężaru. Tak? W Polsce windykatorzy działają naprawdę w sposób bezczelny, komornicy tak samo, więc czasami taka zgłoszenie do sądu wniosku o restrukturyzację czy o upadłość powstrzymuje tą lawinę komorników czy wierzycieli, którzy nas nękają w różny sposób, więc mniej więcej tak to z mojego punktu widzenia wygląda. Jesteśmy w audycji koncentrującej się na rodzinie i biznesie, stąd pytanie naturalne: jak można przygotować swoją rodzinę na bankructwo, zanim pojawią się kłopoty? Znowu wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Zanim będziemy wciągać naszą rodzinę w nasze kłopoty, to zastanówmy się, jak stawiamy biznes. Stawiajmy biznes tak, żeby to był biznes, a biznes musi być rzeczą zupełnie odrębną od naszego życia prywatnego. Jeżeli ktoś wciąga rodzinę w prowadzenie biznesu, to jest to ogromny, ogromny błąd. Natomiast jeżeli chodzi już o samo nastawienie jakby rodziny na taki proces upadłości czy bankructwa, tutaj wydaje mi się, że należy użyć po prostu twardych faktów i kalkulacji. Podjęcie decyzji o bankructwie czy o restrukturyzacji firmy to są cyfry, tak? Nie możemy podchodzić do tego w sposób emocjonalny, w sposób taki, czy żeby wciągać w tą rodzinę czy coś. Biznes to ma być biznes, rodzina to ma być spokój i domowe ognisko, zupełnie coś odrębnego. Nie możemy łączyć tych dwóch rzeczy. Jeżeli to łączymy, to myślę, że nasze życie nie będzie usłane różami i na pewno długo w taki sposób nie można pociągnąć. Jak byś zatem podpowiadał komunikację z rodziną bliższą i dalszą, jeżeli kłopoty finansowe już się zaczną? Czy wiadomo, jeżeli kłopoty finansowe się zaczynają, to myślę, że nie ma co owijać bawełnę, bo zatajanie przed rodziną, przed najbliższymi, że mamy kłopoty, do niczego dobrego na pewno nie prowadzi. Tak jak mówię, twarda kalkulacja i położenie kart na stole. Słuchajcie, wdepłem tam, gdzie nie powinienem.
jest ciężko i jedyną, dajmy na to, możliwością na dzień dzisiejszy jest bankructwo, bo to uchroni mnie i was jako rodzinę, tak? Bo pamiętajmy, że ogłaszając upadłość czy bankructwo, odcinamy od siebie długi, czyli one idą do kasacji, można powiedzieć, w wielu przypadkach. Jak udało ci się utrzymać relację z synami aż trzema, pomimo upadłości? Wyobrażam sobie scenę, w której któregoś dnia wracasz do domu i mówisz: chłopaki, jest źle, a najmłodszy reaguje: ale tata, ja miałem coś zaplanowane. Wiesz co, u mnie była troszeczkę inna sytuacja, bo ja mam trzech synów z poprzedniego małżeństwa. Upadłość natomiast przeżyłem podczas drugiego małżeństwa. Fakt faktem, że był to ciężki czas, bo wtedy też walczyłem o prawa rodzicielskie dla swoich dzieci. Chciałem przejąć władzę rodzicielską i żeby synowie zamieszkali ze mną. No niestety ta upadłość jakby wszystkie moje plany mocno zachwiała, więc dla nich ciężko było zrozumieć, że tata, którego było wcześniej stać na wszystko praktycznie, nagle mówi, że nie ma na to czy na tamto. Także to był dla nich duży szok. Myślę, że najbardziej przeżył moją upadłość najmłodszy syn, bo już wtedy mieszkał ze mną i myślę, że to go dotknęło i to dotknęło mocno, więc mocno się przygląda w tej chwili moim poczynaniom biznesowym, często gdzieś komentując w różny sposób to, co się dzieje w moim otoczeniu. I jak to się odbywało? Wraca dziecko ze szkoły, mówi: tata, kup mi, tata nie kupuje. Może nie aż tak bardzo, ale po prostu było widać to moje zmęczenie i zmęczenie materiału, bo proces upadłościowy, tak to nazwijmy, przez który przechodziłem w Polsce, to było praktycznie 3 lata walki. Zaniedbujemy wtedy rodzinę, zaniedbujemy najbliższych, chodzimy nabuzowani, chodzimy nerwowi, zamykamy się w sobie, więc ten kontakt z najbliższymi staje się taki zdawkowy, często nawet agresywny, więc nie jest to łatwa sprawa. No, dziś z perspektywy czasu wiele rzeczy zrobiłbym inaczej, ale niestety człowiek uczy się na własnych błędach, bo chciałbym nadmienić, że po upadłości i tak wydałem około 1 000 000 zł na wszelakiego typu prawników, załatwiaczy i tak dalej, tu można by wyliczać sporo, ale było to tak naprawdę bezsensowne i powiem, takim największym ciosem, może nie ciosem, ale sygnałem, że jednak mogłem odpuścić i nie walczyć o upadłość układową, bo mi udało się zrobić dosyć dużo, bo w ciągu tych 3 lat napisałem plan naprawczy dla firmy Evitrans. Zredukowałem swoje długi z 10 milionów do 3 milionów 600 bodajże, czyli prawie 70%. Porządny plan naprawczy, mijają 2 lata. Kluczem do realizacji planu naprawczego był urząd skarbowy, który miał zwrócić ponad 500 000 zł. No, urząd robił wszystko, żeby tych pieniędzy nie zwrócić i nie zwrócił. Jeden z wierzycieli zgłosił wniosek do sądu, że nie realizuje układu. No i odbyła się rozprawa, a po tej rozprawie rzecz, która mnie naprawdę wstrząsnęła i moment, w którym mocno się zastanowiłem nad dalszymi krokami związanymi z próbą odzyskania utraconych pieniędzy, bo powiedziała sędzina: panie Arkadiuszu, pan wniosek o likwidację mógł złożyć już 2 lata temu, byłby pan zdrowszy, może już by pan jakiś nowy biznes prowadził. Więc to było takie dosyć mocne ze strony sądu wobec mnie. Czy uważasz, że mogłeś coś jeszcze zrobić inaczej oprócz niewydania grubych pieniędzy na prawników i wcześniejszego wejścia w ten proces, który wielu, wielu ludziom kojarzy się z wielką traumą? Oczywiście, że mogłem. To jest sygnał z 2007 roku mojego księgowego, który mocno naciskał na zmianę formy prawnej prowadzenia działalności, czyli gdybym wtedy pomyślał o tym, że coś może się wydarzyć i inaczej zaplanował biznes, czyli postawił go na chociażby spółce z o.o., takie minimum, a nie na działalności jednoosobowej, to nawet gdyby coś się wydarzyło, to po prostu padłby biznes, a nie dotknęłoby mnie to prywatnie. Więc jeszcze raz zaznaczam, najważniejsze w biznesie jest planowanie tego biznesu, planowanie go z wizją końca. Nieważne, jaki ten koniec miałby być, zakończony sukcesem czy porażką, ale wtedy
W żadnym wypadku nie dotyka to naszej prywatnej osoby, prywatnego majątku i nie cierpi na tym nasza rodzina. Co w takim razie polecisz ludziom, którzy teraz myślą o starcie? Może mają jakiś ładnie rozpędzony już działający biznes? Jak myśleć o końcu? Staram się swoich, nazwijmy to, studentów czy swoich podopiecznych, których mentoruję, namówić do zrobienia takiego resetu. U mnie ten reset nastąpił w taki sposób przymusowy, nazwijmy to, w 2013 roku, 7 lipca. Pan Bóg zlitował się nade mną i postawił na mojej drodze w lesie drzewo, o które się roztrzaskałem i straciłem pamięć całkowicie. Straciłem pamięć, mowę, musiałem wszystko na nowo po wyjściu ze szpitala przeanalizować i zobaczyć, gdzie jestem, kim jestem, co robię, za ile, dla kogo i tak dalej. Więc nie namawiam, żeby się rozbijać o drzewo, ale namawiam do tego, żeby po prostu czasami stanąć sobie z boku tego biznesu i popatrzeć, dokąd zmierzamy z tym biznesem. Czy faktycznie idziemy w tym kierunku, w którym żeśmy zaplanowali, czy biznes jest opłacalny, czy ten biznes po prostu sprawia nam przyjemność, ile czasu temu biznesowi poświęcamy, ile czasu naszego prywatnego, który moglibyśmy poświęcić dzieciom i rodzinie, zabiera biznes i czy to się naprawdę opłaca. I taki reset wtedy daje nam spojrzenie na ten biznes, czy faktycznie warto. Arku, czy chciałbyś nam coś polecić, zareklamować? Zapraszam do zakupu mojej książki Od milionera do zera, wywiad rzeka. Myślę, że ta książka daję chwilę takiej refleksji i powiem szczerze, zbieram dosyć ciekawy i mocny feedback od osób, które tą książkę już przeczytały, więc tam zawarte jest kilka mądrości, które no ja sam przepracowałem, więc nie jest to wyczytane u innych jakichś coachów, trenerów, etc., tylko są to przepracowane przeze mnie case'y, więc polecam książkę. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z moich konsultacji albo, nie wiem, podjąć pracę w UK, czy rozwijać się w jeszcze innych kwestiach, które proponuję, zapraszam do mojej firmy Inred Consulting, www.inredconsulting.com. Na Facebooku mam dwa fanpage'e, Arek od Koparek. Tam to jest fanpage związany właśnie z pracą w UK na koparkach. Całkiem nieźle tutaj można zarobić. I fanpage Inred Consulting, na którym też jest dużo informacji dotyczących tego, czym się zajmuję. Jak można zakupić twoją książkę? Wchodzę na stronę www.inredconsulting.com, tam zakładka sklep i w sklepie można tą książkę zakupić. Mam nadzieję, że uda mi się do końca roku może na gwiazdkę wydać książkę w języku angielskim. Czy uda się zrobić e-booka? Chyba nie, z racji tego, że e-book będzie, to będzie mocny e-book. To nie będzie tylko PDF książki, ale do e-booka zamierzam dołączyć sporo materiałów, które tworzyłem przez te lata tutaj wprowadzania planu naprawczego w UK, więc myślę, że ta e-book pojawi się początkiem przyszłego roku. Czy zauważasz w swojej rodzinie, dwóch wnuków, trzech synów, to już ładna rodzina, jakieś potrzeby, może w swojej firmie, coś, co trudno teraz zaspokoić, coś, o czym ostatnio pomyślałeś, a można by wokół tego zbudować biznes, ale ja już mam inne zajęcia. Powiem tak, ostatni rok w moim życiu jakby troszeczkę doszedłem do różnych wniosków i jednak teraz nie jest dla mnie najważniejsze stawiać biznes na nowo, nie jest najważniejsze zarabianie pieniędzy, aczkolwiek jest bardzo istotne, ale tutaj jakby poradziłem sobie z tym bez problemu, bo jakby mam wartość samą, choćby to, że jestem w stanie pracować na tym ciężkim sprzęcie budowlanym, co robię przyjemnością, więc to daje mi stabilizację. A co możemy zrobić dla naszych najbliższych? Dajmy im uwagę, dajmy im czas i słuchajmy tego, co do nas mówią, bo tak jak mówię, ja w tej gonitwie wcześniej za pieniędzmi, w gonitwie za budowaniem biznesu, a później w gonitwie za odzyskiwaniem pieniędzy, zaniedbałem mocno swoich synów, no co teraz staram się jakby nadrobić, więc w tej chwili ważne jest dla mnie, co robią,
Ważne jest to, żeby z nimi porozmawiać. Najważniejsze jest dla mnie to, żeby jak tylko jest możliwość wsiąść w samolot, polecieć do Niemiec i spotkać się z moimi wnukami. To, co możemy zrobić dla naszych najbliższych, to przede wszystkim dać im trochę uwagi. I nie są w stanie tego zastąpić żadne pieniądze, żadne prezenty, żadne inne przyjemności. Po prostu uwaga, czas i to jest chyba najważniejsze, co możemy dać swojej rodzinie. I tego żałuję, że po prostu tego nie dawałem, a poświęciłem się biznesowi. Czy powiesz jeszcze dwa słowa na zakończenie, jakieś podsumowanie? Podsumujmy to może w taki sposób, że Polska to nie koniec świata i bankructwo to też nie koniec świata. Myślę, że to jest taka konkluzja, która powinna wynikać z tego, co dzisiaj powiedziałem. A jeżeli ktoś po przeczytaniu mojej książki będzie chciał się ze mną skontaktować i temat omówić, chętnie służę poradą i wsparciem, mentoringiem w zakresie jakby wyjścia z kłopotów. Czasami narzędzia, z których możemy skorzystać i które mogą nam mocno pomóc, są w zasięgu naszej ręki. Jednak no mówię, będąc jakby w ferworze walki, dajmy na to, o utrzymanie tonącego statku na wodzie, nie zauważamy. Więc zapraszam do lektury, a jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do kontaktu. Jeszcze raz powtórzysz adres, pod którym można nabyć książkę? www.inredconsulting.com albo na fanpage'u Arek od Koparek, albo fanpage Inred Consulting. Jest dużo informacji na temat możliwości zakupu książki. Dziękuję serdecznie i życzę Ci i Twoim wnukom jak najwięcej czasu razem. Dzięki serdeczne. To jest największa wartość, którą możemy wygenerować w swoim życiu. Czas dla swoich bliskich. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka biznesdata.com. Subskrybuj, udostępnij znajomemu, polub, a już za tydzień kolejna rozmowa o rodzinie i biznesie.